Witam. Dzisiaj kolejna recenzja i tym razem nie będzie to recenzja debiutanckiej płyty, choć mimo wszystko będzie to płyta kapeli z Polski. A dokładnie mówiąc, zajmiemy się dzisiaj recenzją drugiej płyty studyjnej pomorskiego Hell's Coronation, której tytuł brzmi Transgression of a Necromantical Darkness. Ale zanim o samej płycie, należałoby zacząć od tego, czym w ogóle jest Hell's Coronation. Hell's Coronation to zespół założony w 2016 roku w Gdańsku z inicjatywy Zepara, którego możecie kojarzyć jako członka grupy Mastiffal, która działała jeszcze w latach 90., więc można powiedzieć, że Zepar to taki weteran sceny polskiego black metalu. Do 2021 wraz z nim w Hell's Coronation grał jeszcze perkusisto-basista Coffin Crusher, jednak po 5 latach rozstał się z zespołem i jego miejsce zajął Skogen. Pierwszy album grupa wydała już w 2017 roku w postaci epki Antichristian Devotion. Bardzo dobrej epki swoją drogą. Dopiero w 2019 ukazała się pierwsza pełna płyta zespołu i w lipcu tego roku ukazał się już drugi pełniak Transgression of a Necromantical Darkness. No ale dobra, co w ogóle gra te całe Hell's Coronation? Według Metal Archives Hell's Coronation gra Black Doom Metal i myślę, że jest to bardzo trafna kategoria, bo właśnie coś takiego mamy na wszystkich wydawnictwach Hell's Coronation, począwszy od Antichristian Devotion aż do ostatnio wydanej drugiej płyty studyjnej. Jest to na pewno muzyka wolna, niewesoła, ale też bardzo klimatyczna. Zauważyłem, że co niektórzy porównują ten album, jak i generalnie twórczość tego zespołu do wczesnego Summera. O, to co tu widzicie na przykład. A w szczególności właśnie do Worship Him. No i powiem szczerze, że słuchając nowego albumu, jak najbardziej słychać pewne echa takiego Into the Pentagram właśnie z jedynki Summera. I w tym przypadku traktujcie to jak najbardziej jako komplement. Bo jest to muzyka na pewno bardzo, bardzo klimatyczna. Jest na pewno bardzo mroczna i bardzo podziemna. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, brzmi to moim zdaniem po prostu zajebiście. Utwory na tym albumie, jak mówiłem, są przeważnie wolne, ewentualnie utrzymane w średnim tempie. Są one też długie, bo niemal wszystkie utwory na tej płycie trwają od 6 do 8 minut. Jedynym wyjątkiem tak naprawdę jest kończący płytę kawałek, czyli The Dead Flame of the Cold Winter Moon, trwający niecałe 3 minuty. Jednak to jest utwór typu outro, więc myślę, że go tutaj nie należy liczyć. Natomiast pozostałe kawałki to są utwory wolne, długie, a za to bardzo, bardzo klimatyczne. Co do brzmienia i produkcji tego albumu, no to jest to album, który brzmi bardzo, to bardzo podziemnie. Zwłaszcza jak na te czasy. Bo ja powiem wam całkowicie szczerze, że jak pierwszy raz słuchałem tego albumu, to byłem zaskoczony tym, jak brzmi. Bo on brzmi bardzo podziemnie. Brzmi tak, że nawet mógłby się okazać w latach 90. moim zdaniem. I to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ma bardzo fajne, dość przybrudzone, podziemne brzmienie. I no, słucha się tego moim zdaniem wyśmienicie. Zwłaszcza gitary po prostu są... ma. No, rewelacja po prostu. Rewelacja. Mimo że są to raczej utwory wolne, to i tak moim zdaniem się to sprawdza absolutnie wspaniale. Większość utworów na tym albumie jest napisana w języku angielskim, aczkolwiek jeden, a dokładniej przedostatni utwór Kości Boga, jest napisany w języku polskim. Teksty nic specjalnie oryginalnego, piekło, szatan i inne takie, więc nihilnowi, jak to mówię. No ale muzycznie moim zdaniem jest po prostu zajebiście, zwłaszcza wspomniany utwór Kości Boga, bądź też From His Blood. No, jak dla mnie najlepsze numery na tejże płycie. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem jest to zajebisty album, któremu absolutnie nic nie brakuje.
No ktoś może powiedzieć, że jak na dzisiejsze czasy brzmi on bardzo oldschoolowo, ale jak dla mnie to jest zaleta, bo dzięki temu słucha się tego jeszcze lepiej. No, to już więcej mogę powiedzieć. No, świetna sprawa, tak pokrótce mówiąc. Także no coś więcej mogę powiedzieć. Transgression of a Necromantical Darkness to album rewelacyjny jak dla mnie. I myślę, że jak na ten moment jest to jedna z najlepszych, jak nawet nie najlepsza płyta, jaka ukazała się w tym roku. No, rewelacja po prostu. Rewelacja. I pokazuje ten album też, że House Coronation to solidna firma, jeśli chodzi o artystyczne podziemie w naszym kraju. No bo poprzednia płyta studyjna też była moim zdaniem bardzo udana. Pierwsza epka też była moim zdaniem super. No a nowy album? Rewelacja. Jak dla mnie to jest to ich najlepszy album. Więc jeśli jeszcze nie słuchaliście jakimś cudem, no to coś więcej mogę powiedzieć. Idźcie słuchać nowego Hell's Coronation, bo myślę, że warto. To jest rewelacyjny album. Bardzo, ale to bardzo polecam. Także no, to ode mnie na dzisiaj na tyle, tak więc mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I co? To by było na tyle. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!